Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 11 w wersetach od 29 do 36? Gdy zgromadzili się ludzie, zaczął mówić: ten ród jest zły, żąda znaku. Nie będzie mu jednak dany znak, chyba że znak, jakim jest Jonasz. Bo jak Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie i Syn Człowieczy dla tego rodu. Królowa z południa stanie na sądzie z ludźmi z tego rodu i ich potępi. Bo przyszła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona. Oto tutaj więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym rodem i go potępią, bo w wyniku zwiastowania Jonasza uznali się za winnych. Oto tutaj więcej niż Jonasz. Nikt, gdy zapali lampę, nie stawia jej w ukryciu, ani pod korcem, ale na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest czyste, całe twoje ciało będzie jasne. A jeśli jest złe, to i twoje ciało będzie ciemne. Patrz więc, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Jeśli więc całe twoje ciało będzie w świetle, nie mając w sobie jakiejś części ciemnej, będzie całe tak jasne, jak gdyby cię lampa blaskiem oświeciła. Pokolenie to jest pokoleniem złym. Czy możemy wyobrazić sobie coś gorszego, jak przypisanie Panu Jezusowi mocy diabła, która przejawiała się w uzdrawianiu chorych i świadczyła niezbicie o Jego miłości? Mimo że Pan Jezus udowodnił swe niebieskie pochodzenie, ludzie żądali jeszcze znaku z nieba. Werset 16. Pan musiał zawstydzić pysznych Żydów, dając im za przykład pogańskich Niniwitów i królową z południa. Ani Niniwici, ani królowa z Saby nie widzieli tylu cudów, co oni. Słyszeli jedynie poselstwo Boga i przyjęli je. A Żydzi, większy niż Jonasz i większy niż Salomon, był pośród nich, a jednak nie uwierzyli. Pan Jezus jest także światłem świata. Dowiadujemy się o tym z Ewangelii według Jana, 8 rozdziału i 12 wersetu. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Wszyscy mogli je widzieć. Każdy miał tę możliwość. Do tego potrzebne jest jednak zdrowe oko wiary. Jeśli je posiadamy, możemy jasno i wyraźnie widzieć w Słowie Bożym osobę Pana Jezusa. Kto przyjmuje Pana bez zastrzeżeń, nie tak jak Żydzi, którzy zadawali wiele krytycznych pytań, jest światłością w Panu. Dowiadujemy się o tym z listu do Efezjan, 5 rozdziału i 8 wersetu. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. I może także świecić innym. Dowiadujemy się o tym z Ewangelii według Mateusza, 5 rozdziału i 14 wersetu.
Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie tylko chore oko, to znaczy jawna niewiara, jest niewłaściwą rzeczą. Niewłaściwa jest także połowiczna pobożność. Zewnętrzna zmiana bez wiary, bez nowego życia pozostawia duszę w ciemności.